Nazywam się Alan Finger, jestem założycielem szkoły jogi. Nasi najlepsi instruktorzy pokażą ćwiczenia odpowiednie dla każdego poziomu sprawności. Dzisiejsze zajęcia poprowadzi Jennifer Moniz. Pokażę serię ćwiczeń, które rozwijają gibkość górnej części ciała oraz zapewniają nam piękne ramiona i ręce. Przygotujcie miejsce i przystąpcie do ćwiczeń, które odmienią Wasze życie. Szkoła jogi. Witajcie, nazywam się Jennifer Moniz. Będzie ze mną ćwiczyła Jean Kerner. Jesteśmy w pięknym ośrodku na Jamajce. Każdy chciałby mieć ładnie ukształtowany tors. Joga może Wam to zapewnić. Dzisiejsze pozycje wzmacniają klatkę piersiową i kręgosłup. Dzięki nim będziecie silniejsi i bardziej zwinni. Stajemy na czworakach. Przyjmujemy pozycję stary pies. Przesuwamy kolana do przodu, kładziemy ręce na macie, wyciągamy górną część ciała. Poczujcie, jak dłonie mocno przylegają do podłoża. Wyprostujcie kręgosłup. Kości kulszowe są uniesione, pracują mięśnie rąk, klatki piersiowej, ramion i pleców. Wracamy do pozycji na czworakach. Wbijamy palce stóp w matę i unosimy biodra. Na początku można lekko ugiąć kolana, żeby odciążyć mięśnie tylnej partii nóg. Popatrzcie na Jean. Jej dłonie mocno spoczywają na ziemi. Kciuki są skierowane do środka maty, a ramiona przyjęły właściwą pozycję. Ich górna część zwraca się na zewnątrz. Dzięki temu szerzej otwiera klatkę piersiową, oddycha głęboko i równo. Całe ciało pracuje i nabiera sił. Teraz przejdziemy do asany kii. Wyciągamy stopy za siebie. Biodra są w jednej linii z ramionami. Wciągamy brzuch i daleko wysuwamy pięty. Dłonie mocno dociskają do maty. Obciągamy ramiona od uszu. Poczujcie, jak łopatki przylegają do kręgosłupa. Wdech, wydech. Pracuje górna część ciała. Łączymy kostki. A teraz opuszczamy lewe kolano i dociskamy do maty wewnętrzną krawędź prawej stopy. Lewa dłoń mocno spoczywa na ziemi. Wdech i unosimy prawą rękę. Prawe biodro w górze. Czujecie, jak pracują dolne partie mięśni brzucha? Jedna dłoń na ziemi, druga skierowana ku sufitowi. Prostuje się klatka piersiowa. Jeśli chcecie zmusić się do większego wysiłku, naśladujcie Jean. Wyprostujcie nogę i ułóżcie lewą stopę za prawą. Ramiona pracują. Wdech. Przy wydechu opuszczamy rękę na ziemię. Wracamy do pozycji wyjściowej. Unosimy biodra. A teraz przechodzimy do asany kii. Kostki razem, prawe kolano na ziemię. Wewnętrzna krawędź lewej stopy dociska do maty, prawa dłoń spoczywa na ziemi, a przy wdechu unosimy lewą rękę. Utrzymujcie równowagę dzięki kręgosłupowi. Spójrzcie na Jean. Plecy proste, kość ogonowa skierowana w stronę stopy. Odwodzimy ramiona na boki. Jeśli chcecie, by mocniej pracowały, ułóżcie stopę prawą wzdłuż lewej. Pamiętajcie, należy oddychać równo i głęboko. Opuszczamy rękę i kolano, unosimy biodra, żeby odpoczął kręgosłup i ramiona. Teraz opuszczamy oba kolana i przyjmujemy pozycję Chaturanga. Sprawdźcie, czy dłonie spoczywają płasko na macie i czy kolana są razem.
Przy tej pozycji należy unieść klatkę piersiową, a ramiona nie mogą być zaokrąglone. Głęboki wdech. Podczas wydechu opuszczamy ciało o 3 cm albo więcej, tak jak Jean. To nie ma znaczenia. Wdech, unosimy się. Najważniejsze jest utrzymanie pozycji. Wydech, opuszczamy. Jeszcze raz. Wdech do góry, wydech na dół. Teraz siadamy na piętach i wyciągamy ręce przed siebie. W tej pozycji wspaniale wypoczywa górna część ciała. Przed chwilą intensywnie pracowała i potrzebujemy odrobiny relaksu. Stajemy na czworakach. Będziemy robić wariacje pozycji Chaturanga. Kolana razem. Zaczniemy od lewej nogi. Podczas wdechu przenieście ją do tyłu. Klatka piersiowa otwarta, ramiona daleko od uszu. Wydech i uginamy ręce w łokcie. Można pogłębić, tak jak to robi Jean. Wdech, unosimy tors, wydech, głowa schowana. Wdech, prostujemy kręgosłup i tors nisko. Wydech, chowamy głowę. Nie forsujmy się. Wdech, plecy proste. Czujecie pracę ramion? Wydech, plecy zaokrąglone. I ostatni raz. Wdech, proste plecy. Wydech, opuszczamy tors, łokcie przy ciele. Wdech, głowa do góry. Wydech, plecy zaokrąglone. Uginamy kolano i zmiana. Prawa noga do tyłu. Wdech, prostujemy całe ciało. Wydech, opuszczamy tors. Klatka piersiowa otwarta. Wdech, prostujemy tors. Staramy się utrzymać równowagę. Wdech, wyciągamy się. Wydech, głowa schowana. Wdech, tors dotyka maty. Wydech, chowamy głowę. Ostatni raz. Wdech, prostujemy się. Wydech, chowamy głowę. Wdech, opuszczamy tors. Wydech, plecy zaokrąglone. Opuszczamy kolano na matę i siadamy z pośladkami na piętach, prostując ręce przed sobą. Teraz robimy koci grzbiet. Stajemy na czworakach, wbijamy palce w matę i wysoko unosimy głowę. Klatka piersiowa się otwiera. Wydech, plecy wypychamy do góry. Wdech, głowa w górę. Dłonie dociskają do podłoża, żeby pracowały ramiona. Wydech. Palce stóp wbijamy w matę i wciągamy brzuch. Ostatni raz. Wdech, głowa do góry, otwieramy klatkę piersiową. Wydech, plecy w górę i rozluźnienie. Znowu stajemy na czworakach. Kolejna odmiana tego ćwiczenia. Wdech, klatka piersiowa możliwie najniżej. Wydech, plecy nadal wygięte, ale opuszczamy kości kulszowe na pięty. Patrzymy ponad czubkami palców. Wdech, stoimy na czworakach, klatka piersiowa otwarta. Oddychamy głęboko, opuszczając pośladki na pięty. Wdech, głowa w górę, ramiona opuszczone, klatka piersiowa otwarta. Wydech, siadamy na piętach. I ostatni raz. Wdech, głowa wysunięta do przodu. Wydech, siadamy na piętach, ręce wyciągnięte. Prostujemy kręgosłup. Pozostańmy w tej pozycji, rozluźniając ciało. Dzięki jodze uwalniamy to, co w nas najlepsze, radość będącą u podstaw człowieczeństwa. Siadamy na piętach. Mam na imię Jennifer, ćwiczy ze mną Jean. Jesteśmy w pięknym ośrodku na Jamajce i pracujemy nad górną częścią ciała. Kładziemy się na brzuchu, dłonie na plecach i splatamy palce w pięść. Mocniej wtedy łopatki zbliżają się do kręgosłupa, a klatka piersiowa unosi.
Dociskamy stopy do maty i podczas wdechu unosimy klatkę piersiową. Prostujemy szyję, spoglądamy w dół, a cały tors się otwiera. Oddychamy głęboko, aby uwolnić napięcie w górnej części ciała. Wdech, wydech i opuszczamy tors na matę. Połóżcie dłonie na podłożu, unosząc łokcie. Przez chwilę pozostańcie w tej pozycji, a teraz, wydychając powietrze, unieście klatkę piersiową i nogi. To kolejna wersja asany świerszcz. Postaramy się, żeby intensywniej pracowały ramiona. Podczas wdechu unosimy i prostujemy przed sobą. Wydech. Zginamy ręce w łokciach i przyciągamy. Wdech, prostujemy przed siebie, wydech, uginamy i jeszcze raz. Wdech, ręce proste. Wydech, ugięte. Kładziemy dłonie na wysokości pasa, opuszczamy nogi i stopy na ziemię. Wdech, dociskamy dłonie do ziemi i powoli unosimy klatkę piersiową. Obciągamy palce stóp. Można trzymać kolana na ziemi, tak jak ja to robię. Jeśli nabraliście sił, unieście je. Niech pracują mięśnie nóg. Klatka piersiowa otwarta. Wdech, wydech i stajemy na czworakach. Wykonamy ćwiczenie przygotowujące do stania na głowie. Popatrzmy na Jean. Uginamy ręce w łokciach, splatamy dłonie i mocno zaciskamy w pięść. Wbijamy palce stóp w matę. Unosimy kolana. Biodra idą do góry. Poczujcie, jak mocno zaciskacie dłonie i wyciągacie ręce do przodu, a tors dotyka ud. Jeśli zachowujecie głęboki oddech, górna część ciała wyciąga się i wzmacnia. Jeśli pozycja jest dla Was zbyt trudna, można ugiąć nogi w kolanach. Teraz połączymy ćwiczenie. Przyjmujemy asanę delfin. Stopy bardziej rozstawione, klatka piersiowa wysunięta do przodu. Obniżamy biodra, całe ciało w jednej płaszczyźnie. Wciągnijcie brzuch, kość ogonowa skierowana ku piętom. Poczujcie, jak klatka piersiowa się unosi, a górna część ciała nabiera sił i sprawności. Połączymy obydwie pozycje. Wdech, wydech i unosimy biodra. Popatrzcie na Jean. Wdech, głowa do przodu, asana delfin. Wydech, wciągamy brzuch, biodra w górę. Jeszcze raz. Wdech, głowa w przód, otwieramy klatkę piersiową, wydech, unosimy biodra. A teraz stajemy na czworakach. I przechodzimy do siadu, nogi z przodu. Uginamy nogi w kolanach, stopy spoczywają płasko na macie. Stawiamy dłonie z tyłu, palce skierowane na zewnątrz, obciążamy przegubę. Wykonamy asanę stół. Wdech, unosimy biodra, napinamy mięśnie ud, kość ogonowa skierowana w stronę maty. Wytrzymać. Klatka piersiowa powinna być wyżej niż ramiona, żeby ich nie zaokrąglać. Wdech, otwieramy klatkę piersiową. Wydech, opuszczamy ją powoli. A teraz wykonamy odmianę tego ćwiczenia. Kostki i krawędzie stóp złączone, przy wdechu unosimy biodra. Jeżeli macie dość sił, powoli wyprostujcie lewą nogę przed sobą, mocno dociskając do podłoża prawą stopę i dłonie. Wdech, wydech, zginamy nogę w kolanie i opuszczamy biodra na ziemię. Teraz zmiana. Wdech, unosimy biodra. Wydech, prostujemy prawą nogę przed sobą. Wytrzymać głęboki oddech. Dłonie dociśnięte, noga prosta. Wdech. Wydech, zginamy kolano, stopa na ziemi i opuszczamy biodra. Powtarzamy ćwiczenie w rytm oddechu. Wdech, unosimy biodra.
Wydech, prostujemy nogę. Wdech, wytrzymać. Wydech, zginamy kolano i opuszczamy biodra. Wdech, unosimy biodra. Wydech, dociskamy dłoni i stopy do podłoża. Wdech, prostujemy maksymalnie nogę. Wydech, uginamy w kolanie i opuszczamy na ziemię. Biodra w dół i jeszcze raz. Wdech, unosimy biodra. Wydech, prostujemy nogę. Wdech, wytrzymać. Wydech, zginamy kolano i opuszczamy biodra. Ostatni raz. Wdech, unosimy biodra. Pracuje górna część ciała. Wydech, noga wyprostowana. Wdech, wytrzymać, wydech, zginamy kolano i opuszczamy biodra. To trudne ćwiczenie. Wyprostujcie nogi przed sobą, palce obciągnięte. Połóżcie dłonie za plecami. Za chwilę otworzymy klatkę piersiową. Unosimy górną część ciała, prostujemy kręgosłup i rozluźniamy po ciężkiej pracy. Wdech. Wydech. Dłonie z przodu i siadamy po turecku. Przyciągnijcie pięty do ud, starając się ułożyć je równolegle. Ręce na kolanach. Podczas wdechu rozkładamy je na boki, dłonie skierowane do góry. Wyciągamy je jak najdalej. Wydech, obracamy dłonie, ramiona pracują, kiedy wyciągamy ręce. Wdech, unosimy je i splatamy palce. Wdech, dłonie w górę, głęboki oddech, prostujemy całe ciało i wydech. Podczas wydechu rozkładamy ręce na boki. I jeszcze raz. Wdech, dłonie do góry. Wydech, obracamy je ku ziemi. W jodze największe znaczenie ma głęboki oddech. Poczujcie, jak przy wdechu otwierają się wszystkie komórki i jak rozluźniają się podczas wydechu. Stawiamy palce lewej dłoni z boku i podnosimy prawą rękę. Prostujemy ją maksymalnie i pochylamy się w lewo. Dociskamy prawe biodro i kości kulczowe do podłoża, żeby utrzymać równowagę. Wyciągamy palce prawej ręki, lewą uginamy w łokciu i zaplatamy za siebie. Klatka piersiowa się otwiera. Możecie zapleść lewą dłoń na biodrze. Wdech, unosimy klatkę piersiową. Wydech, pochylamy się w prawo. Wdech i wyprost. Wydech, pogłębiamy obrót i otwieramy klatkę piersiową. I wracamy do pozycji wyjściowej. Podczas wdechu unosimy lewą rękę. Wydech, palce z boku, pochylamy się w prawo, biodra i kości kulczowe mocno dociskają się do podłoża. Palce wyciągamy coraz dalej. Uginamy rękę w łokciu, sięgamy na plecy, otwieramy klatkę piersiową i oddychamy głęboko. Wdech, unosimy klatkę piersiową. Wydech, pogłębiamy obrót. I jeszcze raz. Wdech. Wydech i powracamy do pozycji wyjściowej. Połóżcie dłonie na kolanach, złączcie kciuki i palce wskazujące. Zamknijcie oczy. Plecy wyprostowane. Poczujcie, jak klatka piersiowa się rozszerzyła. Głęboki wdech. Wydech. Opuszczamy ramiona. Wdech i wydech. Usprawniliśmy dziś górną część ciała, wzmacniając i rozwijając mięśnie pleców. Niech nowe siły pomogą Wam w ciągu całego dnia. Dziękujemy Wam za wspólny trening. Do rychłego zobaczenia w naszej szkole jogi. Namaste. Opracowanie wersji polskiej Synthesis Media, tłumaczenie Grażyna Łojek, czytała Jolanta Niewiadomska.